poszukiwaniu garnka do kartaczy. Kiedyś tam pójdziemy, ale nie dziś. Ja mam takie fryteczki z świnką. Czarpano świnio, tak to się nazywa? Czarpana świnka i surówka. I Ewa ma na deser bezglutenowe ciasteczka. Jeszcze powiedz, jak cenowo to się przedstawiało. Ile ty zapłaciłaś? 10 funtów zapłaciłam za taką wielką porcję, której nie zjem. I funt 50 za wodę. Ja zapłaciłem za swoje 14, za czarpaną wołowinkę z rybkami i z surówką. I 5 funtów za piwo. Było zarąbiste. Nic nie zostało. Nawet tłuszcz zjadł. Jesteśmy w Gloucester w Dokach. Idziemy specjalnie dookoła budynków, żeby trochę wody pokazać. Tam stoją ludzie, widzisz? Tam sterują. Tak. Nazwa restauracji jest zmieniona. Miał wydatki, można kupić nowe piątka. Że mamy i grecką. Paella. Lody, kawka. Co, chcesz przejść do końca i z powrotem? I do sklepu pójdziemy, czy nie? Nie ma sensu tam iść, bo to tylko jedzenie. Także opuszczamy teren i idziemy do polskiego sklepu. One day. Zabawka Lakota. To na pieska. Przesuwa sobie. A tu pod
podnosi nosem i wypija, albo ma schowaną tą. Tak, nie wypije, ma schowaną kostkę albo jakiś przysmak. To jest dobre. O. Dwie paki. Ile ta walizka? Jestem tylko tak ciekaw. Siedem dych, ale to nie jest historia pewnego garka wchodzi. Tutaj mamy garneczek pełen ziemniaczków, bo będą kartaczyki dzisiaj. I pojechaliśmy kupić duży garnek do sklepu. Co nie jest taką prostą sprawą w ogóle kupić duży garnek tutaj w Wielkiej Brytanii. No i znaleźliśmy jeden za 3 dyszki, 30 funtów. I kupiliśmy go. Ale wracając, zjechaliśmy do charity shopu. No i tam był ten garnek. Oni chyba chleb w nim robią, to jak tutaj jest napisane. Jakiś gotowany chleb. Nówka sztuka. Nieużywany w ogóle. Za 6 funciaszy. Funciszy. Więc od razu wzięliśmy ten, bo praktycznie używamy go tylko jak robimy kartacze. Parę razy w roku. A tamten oddamy. Mamy paragon. Tamten jest tak zapakowany, więc tamten oddamy i w ten sposób zaoszczędziliśmy parę groszy. A ten bardzo fajny jest. Podoba mi się. Także to jest historia pewnego garnka. Jednak był za mały garnek. Są odsmażane na drugi dzień.